Na dzisiejszym odcinku przekonamy się, jak ponad 100 widzów i przede wszystkim czy będzie w stanie przetrwać tsunami lawy, bo to klęsie się na moim kanale. Subskrybujcie, okej? Okay? Jedyne, czym będą mogli budować widzowie, to drewno. Widzowie muszą zbudować wioskę od zera, a następnie przeżyć. A kto ostatni przeżyje, wygrywa nagrodę specjalną. To będzie zadanie w sumie nawet niemożliwe, ale zobaczymy, jak im to wszystko pójdzie. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, filmy codziennie, więc subskrybujcie. Ej, dobra, mamy problem, jest 174 graczy. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś przepis na laga serwera, ale okej, nie będzie. No i dobra, no i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Dużo osób stoi, w ogóle to jest naprawdę bardzo dużo osób. Nie widać tego tej podrzewami. Słuchajcie, event admin, niszczenie, włącz. Właśnie, bo nie mogli niszczyć, teraz mogą. Mogą niszczyć, dobra. I zaczęła się totalna ekspansja. Ja wiem, że w tym momencie widać tylko i wyłącznie las, ale uwierzcie, że ten widok będzie znikał. Ja wiem, co zrobię. Wezmę bone mile i dam im możliwość robienia sobie farmy. Dobra, kto wyzbiera dość sadzonek, będzie mógł zrobić farmę. No i przeżyć, bo oni tutaj płaczą, że nie mają jedzenia. Ojoj, prawie mi przykro. To jest chyba największy event, jaki w historii zrobiłem, nie? Nie pamiętam, żeby jeszcze tyle graczy był na jakimś evencie i żeby ten event przeżył. Ale ścinają to, ej, oni normalnie wyjadają tą trawę. Ej, dobra, dajmy jakiś tort na środek, zobaczymy, czy się na to załapie. Uwaga, jak szybko to zjedzą? A, no, szybciej zjedli niż zobaczyli. Okej, okay. No już chyba wycięli wszystkie drzewa, jakie były. Tu był naprawdę cały las. Nie, no dobra, są jeszcze jakieś poszczególne. Ale zobaczcie, że jak teraz chodzicie, to widzicie od jednej strony mapy do drugiej strony mapy praktycznie wszystko. O, tutaj ktoś nie dociął, ktoś na leniuszka, ale inna osoba przyjdzie i sobie to wytnie, to na pewno. A, właśnie, event admin, budowanie włączy. Sorry, nie pozwalałem im wcześniej stawiać. Teraz już mogą, teraz można budować. Sorka, troszkę się zafiksowałem, okej? Okay? Dobra, i co zaczyna powstawać? No powstają jakieś domki, ej, mi się wydaje, że... Dobra, jak znikną te liście, to zaraz im tutaj przyspieszymy delikatnie rosnięcie drzew, żeby oni mogli sobie więcej tego drewna nazbierać, bo to mogło być delikatnie za mało. Albo dobra, nawet zróbmy teraz random tick speed na 300. Czy to coś zmieni? No zmieniło, zaczęły szybciej liście znikać, ale też szybciej nowe drzewa powstawać, co dało przy okazji o wiele większe lagi, więc ja wolę z tym za bardzo nie eksperymentować, bo jesteśmy na delikatnej granicy, gdzie naprawdę można nam wyrzucić serwer. Dobra, jedyne rzeczy, jakie widzę, by się budowały, to tutaj na środku. I ktoś tutaj buduje normalnie domek. Ej, tutaj chyba kilka osób buduje jeden domek. Czy oni budują jeden wspólny dom dla całej społeczności? Trudno powiedzieć. Ej, wszędzie są sadzonki rozstawione. Oni czekają na porost. Dobra, niech najpierw wytną wszystkie drzewa, które są. Potem im będę włączał szybsze rośnięcie drzew, niczym Bóg w Minecrafcie. Taki kwadratowy. Taki, no nie widzicie. Jestem kwadratowy, nie widać. I budują wieżowiec. Ej, to ja mam problem, bo ja muszę chyba tutaj zrobić sufit. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będą aż tak wysoko z tym szli. I co prawda, no, jeszcze jest trochę miejsca do tego, żeby się budowali. Jeszcze w teorii nie muszę się obawiać, ale tym tempem, no, tym tempem może być różnie. Dobra. Set barrier i w tym momencie sufit został zasklepiony, zatamiony. No wiadomo, no nie można wyjść przez sufit. I tu normalnie się jakaś dzielnica robi. Oni chcą wszyscy jeść. Ej, ale w sumie no to macie z jabłek. Co tutaj można im dać? Darkness nas głoduje. Nie głoduje was. Ej, dałem im dużo trawy. Dobra, trzeba więcej bone meala. Więcej, żeby oni sobie mogli tej farmy porobić, żeby nie było płakania, że darkness zły i głoduje widzów. Oni i tak to chyba wycinają szybciej, że jestem w stanie w ogóle to stawiać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jest wszędzie trawa, no jest dużo tej trawy. Ci ludzie się pojawiają centralnie i przed oczami. Jest 168 graczy dalej. Wodę. Wody chcesz, chłopie? Ej, tu już się prawie dokopał na samą górę. Nie wiem, mordeczko, czy to jest dobry pomysł, żeby od góry, bo wiecie, że no tsunami od góry przyjdzie. Ale ty chyba o tym nie wiesz. Teraz co to jest? Czy to jest w ogóle domek? Czy to jest po prostu... Czy ty zmarnował tyle klocków na to, by zrobić po prostu jeden taki kloc? To jest zaklepione w środku. To jest takiej wielkości! Jeżeli się pytacie o ile jest miejsca w środku, to miejsca w środku jest tyle. Zaraz, co? Totalne zmarnowanie surowców mineralnych? Naturalnych? Co ja gadam? Dobra, na środku, nie wiem dlaczego, ale tak jak w każdym mieście powstał największy dom, a dookoła im dalej, no tym większa wieś, wiadomo. Dobra, oni tam próbują dosięgać. Zróbmy teraz tak, włączmy im rośnięcie znowu, tak na chwilkę. Dobra, dajmy na 300. Pyk. Wszystkie drzewa zaczynają teraz wyrastać, czy nie? Ej, nie zaczynają wyrastać. A, dobra, bo jest noc. Time set 0. Zróbmy dzień, żeby tutaj zaczęło rosnąć. I tak, drzewa wyrastają, więc będą mieli jeszcze więcej surowców do budowania. Jeżeli
Jeżeli ktoś sobie zrobił farmę, to też mu farma wyrośnie, ale do tej pory nie widziałem chyba żadnej farmy. A, no tak, może dlatego, że nigdzie nie ma dirta. Znaczy, no jest tylko ten dirt tutaj, a to chyba nie jest najlepsze, co można było zrobić. Cóż, w takim razie musimy dać im jakiś inny sposób na zdobywanie jedzenia. Dobra, cały las wyrosnął. Wyrósł, nie wyrosnął. Wyresenął, może być i tak. W środku, ja nie wiem, tutaj zaraz tu jest most zwodzony. Nie wiem, kto tu mieszka, ale wychodzi na to, że więcej niż jedna osoba, to na pewno. Co tu się dzieje? Czy oni będą próbowali przetrwać w drzwiach? No, jest to jakiś sposób na to, żeby faktycznie się obronić przed lawą, ale nie wydaje mi się, że to był najlepszy sposób. Dobra, tutaj, tutaj też coś jest. Tutaj, to są, zaraz, czy oni robią sobie takie patodeweloperskie mieszkanka? No tak to wygląda. Niektórzy robią platformy, jakieś takie latające, to nawet nie wygląda jak dom. Dzień dobry, co, czy oni, czy, zaraz, on komuś kradnie dom! Ja myślałem, że on nie wybudował sobie ścian, ale w sumie, nie, on po prostu kradnie, on chłop cały dom wyniósł, dobra, pół domu. Wyniósł ścianę, crafting i wziął do domu obok. Nie, on bierze też stąd. O nie. Dobra, zróbmy tak. Ty, gościu, pozbądźmy się tego gościa, bo ty tutaj nie wiem, co robisz, ale ty powinieneś się odpaść. On nawet nic nie wnosił do tej gry, tylko po prostu niszczył. Dobra, przyspieszamy im znowu rośnięcie sadzonek. O, ej, ale on coś wolno rosną. Dobra, na 3000 dajmy. Pyk, let's go. Nagle cały las znowu wyrósł i znowu teraz mogą ścinać to. Ej, ale tu jest zupełnie inaczej, jak są drzewa. Jak nie ma drzew, to jest jakoś tak dziwnie, a jak są drzewa, to ja mam wrażenie, jakbyśmy sobie robili w jakimś prawdziwym lesie. A, to i dalej tak to wygląda. To i, dobra, jakby są drzwi po to, żeby się chronić przed lawą, ale z sufitu... Po co sufit, panie? Ej, zaraz, bo ten budynek na środku przybrał jakieś nieoczekiwane rozmiary. Dlaczego tak? No dobra. Ja idę nam po drewno, czekajcie na mnie. O, czyli oni się tutaj dogadują normalnie w tej małej społeczności. I to się ceni. Współpraca, przede wszystkim przyjaźń. Łapka w górę. Nie będę już o tym mówił, serio. W tym momencie sobie zdałem, że do tej pory, jak nagrywałem, to moje audio były jeszcze odpalone na głośnikach, to znaczy były odpalone dzięki Minecrafta, nie wiem, czy to było słychać, czy to jakoś mega wam przeszkadzało w oglądaniu, ale od tej pory powinno być wszystko git jak coś. No i dobra, daję wam ostatnie 4 minuty na budowę, potem nadchodzi tsunami, no i prosto. Kiedyś robiliśmy podobny film, ale kurczę, to było 5 lat temu z Czuksem. Ej, to wygląda jak jakieś slumsy, w sensie domki, które są położone, jakby ktoś na szybko budował. Ej, ultimate plan mam, zróbcie drzwi i co? Co tam było? Ej, bo dobra, to jest jakiś plan z drzwiami. Mam 30 drzwi, oni piszą. Czyli jest jakiś plan na to, żeby to przeżyć. Może tylko im powiem. Jak coś, to ostatnia żywa osoba wygrywa. Żeby wiedzieli, że jak coś, to muszą się szykować do tego, żeby zdradzić swoich znajomych. Przynajmniej napisałem to, żeby niektórym się zapaliła lampka w głowie i mogli to zrobić. Co to jest? Bunkier na wodę? Skąd wy chcecie mieć wodę? Co jest nie tak? Oni budują, dobra, tutaj mają jakiś magazyn. A co jest z tym magazynem? To jest najgłupsze, co widziałem. Teraz, czy to on się w tym chce zamknąć i on chce tak przeżyć tsunami lawy? O nie, to się nie może udać. A może się uda, kto wie. Sigma Miki chyba musiała spaść z wysokości, bo ktoś właśnie odpadł. Który jest tutaj odpaść, jak nawet PvP nie jest włączone. Dognes, nadal masz korwetę? Czemu ludzie o to pytają na każdym filmie? Tak, mam. Jakbyście chcieli wiedzieć, mam. I jedno i drugie. Może nawet będę miał niedługo trzecie, ale tego na razie nie będę zdradzał. Nie chcę im się z domu wychodzić, żeby kupić. Dobra, czy mogę dać im jeszcze więcej drewna? Dobra, dajmy im. Tick speed na 3000, let's go, cały las wyrasta. Ja, ale tutaj jest zbiorowisko ludzi, co jest? Jakbyśmy na jakimś targu byli. Ale tu, nie, chłop się buduje craftingami, to jest w ogóle nieopłacalne. Ludzie, co wy robicie? Dlaczego tak? Dobra, zobaczymy, jak będzie. To też jest bardzo ciekawa budowla. Nie wiem, co robię, jak zareagują ci wszyscy ludzie, jak się dowiedzą, że tsunami przyjdzie od góry. No, wtedy będzie szybka zmiana planu, przeżyjemy. Dobra, świerg, pokaż mi swoją taktykę. To jest twoja taktyka? Ty, chłopie, nie masz dachu nad głową, ty mówisz, że przeżyjesz tsunami. Naprawdę, to się spali wszystko. No, Natalik przynajmniej ogarnia. Cóż, to nie, ej, za co oni robią? No to jest jakiś bunkier. To wygląda jak autentycznie bunkier. Potrójne drzwi, prawie jak do banku. W środku miejsca, co kot napłakał. Ale jest jakaś taktyka. Widzę, że ludzie w ogóle szukają różnych taktyk. Tutaj ktoś, ktoś zrobił ogródek, jakiś teletubiś. Jaki ty maszynnik? Ja cię chyba z czymś kojarzę. Nie, dobra, po prostu dużo ludzi ma skina teletubisia. Muszę się do tego przyzwyczaić. Ej, ktoś autentycznie robi normalny domek. Ej, i on ma nawet dwa piętra tutaj, ma schody.
schody i drabinę? Panie, do wyboru do koloru. Chcesz pójść po schodach czy na drabinie? Możesz równie dobrze przez okno schodzić na dół. No tutaj też ciekawie. O, jaki ciekawy skin, proszę bardzo, jakiś taki popękany. Widziałem już wiele razy takie skiny, żeby nie było. Ej, do okna, ale już każdy widział. To jest spoko design po prostu. Czemu tu jest tyle farm drzwi? Jakich farm drzwi? Ej, faktycznie. O kurde! Ej, tu jest w ogóle jakiś inny gang. Gang fioletowych. O kurcze! Znaczy, to jest na środku. Tak, to jest tej budynek na środku. Czyli oni może jednak mają jakiś większy plan, niż mi się wydawało. Dobra, więcej drewna już im nie dajemy. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym trzeba by było zacząć stawiać poważne kroki. Więc podwyższmy to sobie tutaj, tą barierę. I po prostu zacznijmy atak fali tsunami. Dobra, robimy walls barrier. Okej, bariera jest postawiona. I teraz robimy w pewien sposób. To znaczy, całość tutaj wypełniamy lawą, a żeby ona spływała jak tsunami, to już się ogarnie. Mam co do tego pewien sposób. Tylko zaraz, czy to będzie tak? Set 20. Dobra, czy to jest jeden blok? Dobra, to jest jeden blok, więc zrobimy teraz set 11. Okej. Dobra, widzicie, lawa powstała w tym momencie. Ona jeszcze co prawda nie spływa, bo trzeba jej nadać jakiś ruch. Dobra, jak oni tutaj zauważyli, że lawa jest nad nimi, to czy oni zaczynają... Okej. Zaczynają na dół uciekać. Oni się więc totalnie chyba nie spodziewali, że to będzie w ten sposób działać. Dobra, i teraz tak. Zaznaczamy sobie odtąd, dotąd. Robimy set sand. Okej. Teraz zaznaczamy sobie tutaj. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zrobić teraz taki ciekawy sposób. Stack 10. Dobra, stack 25 może bardziej, żeby więcej tych było. Stack 47. Może teraz będzie w końcu dobrze? Nie? Dobra, dalej się to... O. Dobra, jest git. Kiedy zrzucimy ten piasek, to wtedy ta lawa będzie spadać faktycznie jak tsunami, warstwa po warstwie. Dobra, robimy tak. Tutaj set 0, więc usunęliśmy teraz barierę. Jedyne teraz, co zostało, to zobaczycie to. Uwaga. Pyk. Jedno zleciało. Dobra. I teraz po prostu pojedynczo warstwami zrzucamy ten piasek. Co do okna z piaskiem? A no, piasek sobie usuniemy. Dobra, więc leci. O kurde, ej, ale to szybko leci. Co jest? Dobra. To ja może po prostu zrobię tak. Pyk. Lecimy po prostu z całym piaskiem na raz, żeby to się tam pozlatywało. Okej, to jest dotąd. O nie, dobra, to jest jeszcze dalej. To jest aż dotąd, dobra. Expand vert, replace sand na 0. Żeby tego piasku się oczywiście pozbyć, nie? O kurczę, i to idzie po prostu w dół. Ojojoj. Ej, aż przylagowało serwer. Dobra, cały piasek usunięty. No cały piasek prawie usunięty. Zaraz będzie... O, dobra, teraz jest usunięty. O kurczę. Dobra, i wszyscy się schowali, czy ja to nie widzę graczy. Ja mam nadzieję, że nie wywala w tym momencie serwera, bo lagi są straszne. Dobra, GM3 bierzemy sobie, żeby coś lepiej widzieć. Tak, są okropne lagi. Co się dzieje? Oni nie wiedzą. O nie. Dobra, piasek trzeba dalej usuwać standardowo. Jak tutaj wygląda na przykład z perspektywy tych, którzy tutaj są. Oni się próbują zakupywać tym piaskiem. Troszkę piasku zebrali, wiadomo, no ale będziemy go po prostu no, na bieżąco się pozbywać. I zaczyna się to palić. O kurcze, ej, bo ja nie wiedziałem, że to tak pasmami przeleci. Ja tutaj nic nawet nie widzę. O kurde, ej, ale to tak szybko spala. Chociaż są jeszcze takie miejsca, które się nawet nie palą, ale no wszędzie jest tragedia. 135 graczy zostało, tu jesteśmy teraz na środku, czyli w tym największym zagęszczeniu ludzi. Że do środka trzeba do nich płaść ta lawa, tu jest naprawdę mocno. Ojojoj. Ale czemu to tak tylko warstwami leci? No czy to przez ten piasek? Jak tak, to naprawdę słabo. Znaczy, że mogło być lepiej, no. To zróbmy tak, replace lawa na 0. Usuńmy teraz tą lawę i zrobimy mocniejsze teraz podejście. Po prostu zrobimy to samo, ale jeszcze lepiej. Ale tu jest pożar, ale... Graczy w ogóle nie wyjść na zewnątrz, zaczęli wychodzić. Jak zauważyli, że no tutaj się nic za bardzo nie stało. Dobra, i zrobimy teraz tak. Ojoj, ale tu się pali. Wszystko prawie co zbudowali i naprawdę to na środku. Ojoj, w stu płomieniach. A jak ludzie w środku tego? Oni nawet nie wiedzą, że lawy nie ma na zewnątrz. Ciężko, przeżyliśmy, damy radę. Oni myślą, że to koniec. To nie, to dopiero początek tego najgorszego, co właśnie zaraz nadejdzie. Czyli już pełne tsunami, ale zanim to... Dobra, czy mam tutaj komendę na dystans 500 kratek? Okej, teraz będziemy widzieć wszystkich. Normalny efekt, to nie jest żadna specjalna komenda. Dobra, teraz nie wiem, czy ja to zaznaczyłem, czy nie, ale wolę to zaznaczyć jeszcze raz, w razie gdyby co. Nie no, dużo ich jeszcze jest. Ej, widzimy idealnie, jak się teraz odkłada populacja, no. Na środku najwięcej, a i po bokach, ale pomiędzy środkiem a bokami nie ma praktycznie nikogo.
jest dziwne. Dobra, set 11. Dobra, teraz lawa jest na całej wysokości. Dobra, czy teraz to poruszy nam całą lawę? Nie, to nam nie poruszyło lawy, więc zrobimy teraz sobie lepiej. Robimy tak, tutaj set sand i teraz po prostu, tylko muszę sobie przygotować inną komendę, expand vert. Dobra, pyk i patrzcie jak teraz poleci. Tsunami będzie leciało w tym samym kształcie, co ten piasek. Ja to już w sumie będę lepiej usuwał ten piach, który tam pospadał. Tak, ej no. I teraz to leci na równo przynajmniej. O kurcze, dobra, sand zero. O nie, ej, tylko pół mapy zaleje. Dobra, undo, albo set sand po prostu jeszcze raz. O nie, undo, undo, źle zrobiłem. O kurde, ej, prawie dedłem wszystkich graczy tutaj. Ja naprawdę, ej, to mnie trzeba kontrolować, ty, bo ja to nie powiedział, że ja jestem typem, który wie co robi. Lawa zawisła. Widzę się, oj, się na to patrzą, nie wiedzą co się dzieje. Oj, 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 ty, jak ja mam to teraz, dobra. Replace lawa na zero, może tak? O, no, dobra, udało się. Czyli odtąd teraz zaznaczamy i jeszcze raz, zrobimy drugie podejście. Teraz ten piasek musi spaść do końca. Set sand, dobra, jest wszystko zaznaczone, więc piasek leci tak samo, jak lawa leci za nim, idealnie w tym samym kształcie. Ej, ale nie, no teraz? Teraz mam wrażenie, że to o wiele lepiej wygląda, niż wyglądało wcześniej. To znaczy, teraz faktycznie to wygląda jak tsunami od góry. No, dawaj piasek, ty, ale tego leci normalnie, to pół wieku zajmuje. Dobra, i teraz replace sand na zero. Tak, cały piasek usunięty, nie ma cheatowania piaskiem. No i teraz ta lawa już leci do końca. A my przynajmniej teraz będziemy widzieli też, co się dzieje. Ej, z tego wielkiego budynku tutaj nie zostało praktycznie nic. To nie dość, że jest jakiś malutki bunkierek, no to zauważcie, że on nawet dachu nie ma miejscami. Dobra, a gdzie jest jeszcze dużo graczy? Gdzie się dużo graczowa? No na środku oczywiście. Tu jest dużo graczy na taką małą powierzchnię. Co się tutaj dzieje? A, oni na skrzynkach. Okej, okay. Jeżeli będą się tak chcieli bawić, to włączę po prostu PvP. A jak będzie PvP, nie bijemy się? PvP włączę potem. Musi być jeden wygrany tylko. O nie, oni teraz się dopiero o tym dowiedzieli. Patrzcie, dobra, to po prostu podmywa wszystko od góry. Ja sobie przejdę na spectatora. O, i teraz? Teraz będziemy w stanie mniej więcej przynajmniej oglądać, co się dzieje. Jak na przykład tutaj u nich. Ej, tutaj gdzie są drzwi, no to całkiem dobrze się trzymają. Mi się wydaje, że drzwi to może być jakiś cheat code, to znaczy sposób na ominięcie wszystkiego. Ej, oni na przykład tutaj się tak zabudowali tym drewnem, że tutaj się nic nie pali. Ja aż jestem w szoku. Dobra, niektórzy gracze, co to jest? Aha, na trapdoorach. Ej, w sumie od zewnątrz też ciekawie można na nich popatrzeć. Yo. I mało graczy, o dziwo, ginie, bo widzę, że teraz dwie osoby odpadły. Oczywiście, gdzieś tam w międzyczasie jest 100 graczy deadło, ale to przy pierwszej fali. Teraz zostali tylko ci troszeczkę bardziej przystosowani. Szybciej włączaj PvP! Chłopcy się śpieszą do tego, żeby przegrać. Oho, tutaj, ale coś i tak się przepala. Czy drzwi się w ogóle nie palą w Minecrafcie? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No i ej, całkiem dobrze im to idzie. Na przykład ten tutaj chłop, on ma kryzysową sytuację. To jest sytuacja, w której on, nie wiem co on robi, czemu on uderza w górę. Ale zaczyna mu się tutaj palić dookoła. Dopóki jest w tych drzwiach, to nie powinna go zalać lawa. Ale w ogóle drzwi to jest OP rzecz. O, co tutaj, halo, jaki w ogóle dziadek i Deadpool. Oni już wiedzą, że będą walczyć ze sobą. A jak tam ludzie na środku? Ludzie na środku? Ej, gdzie są ludzie na środku? Aha, dobra, bo skończył się ten efekt, tak? Dobra, to dajmy jeszcze raz wszystkim Blownessa. Nie no, ludzie na środku tutaj całkiem sobie radzą. No, warunki nie są zbyt sprzyjające. To fakt, ale lepsze takie niż żadne. Usuwajmy dalej piasek, bo z piasku, no, mogli próbować oszukiwać tutaj jakkolwiek. Ile? 18 bloków zostało postawionych piasku. No dobra, więc co? Przechodzimy do kolejnej fazy, włączamy PvP. Event admin, PvP, włącz. Włączam PvP. Dobra, i gracze zaczęli się bić między sobą. I tutaj, o właśnie, ej, tutaj był ten dziadek z tym. Ale niektórzy się chyba nawet trzymają i nie biją. Oczywiście szybko odpadają, tutaj na przykład jest dużo graczy na środku. Ale oni też trzymają ze sobą sztamę i chyba nie chcą się za bardzo poddawać. Jest git, naprawdę jest git tutaj. Ej, nie zginęło tak dużo osób, jak myślałem, bo z 10-20, jak na to, że włączyliśmy PvP, oni naprawdę się lubią trzymać w dużych grupach. Co już, proszę, nie bić się, błagam. Oni na serio chcą być życzliwi. Oj, ej, ja widziałem jak padł. Widziałem, chłopie, jak go siekierką zajumałeś, nie? Ta, i schował się drzwi, i z powrotem. Dobra, wszystko jest zalane lawą w tym momencie. Teraz, co tu się dzieje? Ty, gościu. Chłop jest między dwoma skrzynkami uwięziony. Co za chłop? Ej, jemu się kilof powinien podpalić, nie? Zaraz im zrobimy pewnego pranka. To znaczy, wymienimy wszystkie skrzynki na drewno. Dobra, zobaczcie. Replace chest na oak planks. Okej, i teraz ludzie, którzy się chowali w skrzynkach, nagle stracili, tak samo jak ten chłop tutaj. Oj, właśnie, ej, bo on się zaczął palić pewnie. Ta! Okej, więc chowanie się w skrzynkach odpada. Znowu zamienimy, bo znowu tam stawiają. Tutaj się zaczyna palić powoli. Zaczynają rozumieć, że sytuacja nie jest tak dobra, jak była wcześniej. Przesuwają drzwi, żeby inaczej je postawić. Oj, 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 lecą do niego. Więc ten to miał taktykę na skrzynkę.
taktykę, no to niestety już taktyki nie ma. Dobra, tutaj znowu jest piasek, przepraszam bardzo, ale piasku nie można. Sand na zero. O, dobra, i chyba się skończył piasek. Zaraz się wszystkim skończył piasek, no bo też tego piasku nie było aż tak dużo. Dobra, skrzynki też zamieniamy i zaraz nadejdzie kolejna próba. Nadejdzie próba drzwi czy trapdoorów? Co najpierw usuwamy? Usuwmy jedno i drugie w sumie, będzie tak samo sprawiedliwie. Dobra, patrzcie. Replace, oak door i oak trapdoor na zero. Okej! Okay. Patrzcie, jak się tutaj ci wystraszyli. Nagle stracili, dobra. Są jeszcze płotki. No płotki są trochę bardziej oryginalne. Znikło, no znikło. Gracze zaczęły się gdzieś tam palić. Tutaj już nie ma za bardzo skupisk. Jest tylko to na środku. Są jeszcze ci tutaj na bokach. Ci tutaj co? Aha, oni tutaj próbują się tym, tak? Mhm. No dobra, no chłopaki, no to nie jest najlepszy pomysł. Wszystko musi się spalić. Gramy do ostatniego spalonego gracza. Tutaj nie ma żadnego iścia na rękę. Dobra, to zróbmy jeszcze oak fence na zero. Dobra, tak, żeby nie było żadnych bloków niepalnych. Będą tylko bloki palne. A, jeszcze ladders. Właśnie, dobrze, nie przypominajcie. Dobra, laddersy też na zero. No i tutaj jest największe skupisko ludzi, więc ja tutaj będę obserwował, co się dzieje. O, nawet tabliczki się palą. To jest dziwne, że drzwi się nie palą i trapdoory, a tabliczki już tak. W ogóle wiecie, no Minecraft jest w ogóle często dziwny. Dobra, znowu im usuwam te drzwi, żeby oni wiedzieli już, że tego no nie mogą. Zaraz, czy oni stawiają kwiatka, czy oni chcą się kwiatkiem ratować? Może to jest jakiś akt desperacji, a może to jest jakiś sposób. Jak ty tutaj tak długo żyjesz? Aha, bo jeszcze sand, no tak. Dobra, piasek też usuwamy, ale nawet gdyby... Ej, co się tutaj... Aha! Aha! A, dobra, już myślałem, że ta lawa się ścięła i to tyle z tego będzie. Dobra, oni tutaj znowu... O nie! Oni tutaj siedzą i te trapdory budują cały czas. Dobra, ja tu, patrzcie, usuwam jedno i drugie na przemian. O właśnie, do tego dopiszę sun, żeśmy mieli jedną komendę. Ej, ale całkiem dobrze się trzymają. Dobra, znowu włączamy efekt. Na całym dystansie byśmy widzieli. No tutaj są jakieś dwie osoby. Jak wy tutaj się trzymacie? Mhm, skrzynki. No tak, no ale ja przecież skrzynki usuwam. Aha, bo tu nie ma czystu. O nie! Patrzcie, no próbują oszukiwać. No, jakkolwiek by nie próbowali, to im się nie uda i to jest chyba ich koniec w tym miejscu niestety. Dalej ludzie na środku się trzymają. To jest niesamowite. To jest niesamowite, dlaczego to miejsce się w ogóle nie pali. Naprawdę dziwne zjawisko. Ale pamiętajcie, no z czasem to wszystko i tak się będzie musiało przepalić. No to tutaj nie ma na to mocnych. Ale tutaj na przykład też się długo trzymają. Co wy tutaj robicie? A, oni nic, oni po prostu stoją. A, okej, okay, okej, okay, niech będzie. Ten tutaj, co miał trapdoor, oni zacząłem tunele kopać między sobą. Się boją. Ej, ale to jest ergonomia w sumie. Czy on się zaraz wykopie do lawy? Tak, jeszcze jeden blok i on się wykopie do lawy. O, ej, zacząłem się bić. Oni się biją tutaj między sobą. Jednym bloku wysokości. Patrzcie, on się zaraz wykopie do nich. Oni już go widzą. Co tu się dzieje? Dobra, ja dalej usuwam bloki nielegalne. Ta, patrzcie, co się stanie, się boi do nich wyjść. No, tutaj jest jakaś taka gra strategiczna, ale bloki koło niego się palą. Blokuje. To oni mu to blokują? Oni to zabudowują, że on tu nie mógł przyjść. On widzi, że się pali wszystko dookoła. Nie, no to, widzowie, jest kwestia czasu, zanim to wszystko tutaj spłonie. Ale naprawdę długo się trzymają ci gracze. Nie spodziewałem się, że aż tak długo się będą trzymać. A zostało nam 20 graczy, więc ponad 100, chyba 150 już odpadło. I zostali sami ludzie, którzy mają niebywałego farta. A, tabliczki, dobra, tabliczki też usuńmy. Oak sign. O, zaraz, dlaczego oak sign nie usunęło się? Ciekawe, bardzo ciekawe. A wy tutaj z sadzonkami próbujecie. Nie wiem dlaczego i oni się tutaj nie palą. To jest zastanawiające. Zresztą na przykład ten blok tutaj, on się powinien normalnie palić, nie? Dobra, ten chłop, o, przestał się czołgać. To tyle jeszcze. Ile jeszcze? Do ostatniego. 3 minuty, oni myślą, że na czas to jest? To ostatni wygrywa. Nie ma więcej wygranych. Ciekawe, czy w tym momencie zaczną się bić. Na przykład ci tutaj. Ojojoj, tu się lawa zalewa. O! Dobra, dobra, on tutaj ma siekierkę i będzie chyba... Nie, nie robi do nich podjazdu. Nawet mimo moich wiadomości i tak to chyba nie wpłynęło na ich morale. I zróbmy jeszcze tak. Oak sapling na zero. Dobra, bo tutaj często tym oak saplingiem próbują się bronić. No i jest jakiś sposób, no dlatego dopiero z czasem to usuwam, nie? O, jeszcze oak gate. Oj, 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 no i lawa go w końcu dorwała. No, słuchajcie, chcąc czy nie chcąc, ta lawa finalnie to wszystko spali. Ale ciekawe, nie? Craftingi się nie palą? Słuchajcie, ja to muszę aż sprawdzić, nie? Bo coś mi się nie chce wierzyć. Halo, panie crafting. Aha, dobra, może od dołu się... Nie, nie, no zaraz, crafting, dobra. Spoznaj sobie tutaj crafting. Co, ty się nie palisz? Nie, no palisz się normalnie, nie? No jasne, że się palisz. Chyba, że się w ogóle spali? Może takie jest lepsze pytanie? Zostało 19 graczy. Dalej nie rozumiem, dlaczego niektórzy mają takiego niebywałego farta. Może to kwestia tabliczek, ale oak sign. Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, to jest na pewno oak sign? No bo co to innego? No oak sign. Ciekawe. Ciekawe jest też to, że te craftingi tak wytrzymały, nie? Ale może dlatego, nie wiem. W ogóle dużo bloków tutaj
przetrwało. Zróbmy tak, game rule, random kick speed na 3000 dajmy, żeby się teraz wszystko zaczęło szybciej o wiele palić. Tak w sumie to 1000-krotnie szybciej. I zaraz, czy ty, ta ekipa, która była, nie, oni dobra jeszcze żyją. O, tutaj zaczęło się jednak podpalać, no oni nie wyrobią w takim tempie. Tutaj dalej jest czysto. Dlaczego? Dlaczego ta konstrukcja się trzyma? To jest mega zastanawiające. O, a tutaj patrz, no co to, lawa cieknie przez drewno? No tak panie nie powinno być, no co to ma znaczyć, ej? Dobra, sprawdźmy sobie znowu, gdzie są wszyscy. Oj, 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 dobra, tutaj kolejna tragedia ludzka się musiała odbyć. O, to lawa wchodzi, zalewa. Oj, tutaj też coś, ej, on się trzymał tutaj naprawdę długo w jednym bloku. Czy jednak przyspieszenie trochę pomogło, no. Co oni tutaj, rozwalają ten blok? Wytyfy, czemu oni to robią? Czy oni, czy im życie jest niemiłe? Ja nie wiem, czy oni są świadomi w ogóle, co się dzieje na zewnątrz, halo? Dobra, może kluczem jest to, żeby, i tak nie mamy żadnych graczy wysoko, co nie? Więc pozbądźmy się może części lawy z góry do takiego stopnia, żeby nam przestały tylko dwie kratki i wtedy zobaczymy, jak oni to przetrwają, żeby po prostu tutaj mogło się to palić. Jesteśmy sobie GM1, o kurczę, ja tutaj nic nie widzę prawie. Właśnie GM3, to może ja zrobię jednak tak, POS 1, dobra, i tutaj zróbmy POS 2, replace 11 na 0, więc lawa została zamieniona i teraz zobaczcie, wszystko się może palić, więc to, co się nie paliło wcześniej, teraz się pali i dzięki temu będzie mogła lawa wchodzić głębiej. Jak środek? Środek, no, no, tutaj mają naprawdę spory problem, bo teraz wszystkie bloki od góry już będą się spalać. Ten chłop idzie do nich, oni się tutaj próbują murować, ważne, żeby usuwać te bloki na bieżąco, scheatowane, znaczy scheatowane, oni są scheatowane, ale takie, wiecie, którymi można cheatować. Te tutaj się też wypalają, więc tempo ruszyło do przodu, nikt jeszcze nie zauważył, o nie, jedna osoba, ej, zaraz, a ty? Wiem, jeden? Kim ty jesteś? Skąd ty masz? O, i bądź poważny? Kościół, skąd ty masz zakazane rzeczy? Aż mu wyjąłem to normalnie. I to też ci trzeba zniszczyć, gość. No sorry, no ale jesteś na zakazanym bloku. Ty to musiałeś sobie jakoś ogarnąć inaczej. Ta, totalnie jest to spalane. Jeszcze nikt chyba nie wpadł na pomysł, żeby wyjść do góry. O, on tutaj próbuje, ale czy mu się to uda? Ajajaj, on chyba po prostu skacze i liczy na farta, że jakoś to przetrwa. 14 graczy zostało. Dochodzimy coraz dalej. Dobra, zmieszamy tick speed. Teraz czy oni się zaczynają bić między sobą? A nie, co jest? Dobra, zostało 9 graczy. Ej, zaraz, ale tak nie może być. Halo, widzowie, no przecież, halo, proszę, proszę lawy. Więcej lawy. No, ty, lawa. Ta lawa, nie wiem czemu nie leci. Nie mam zielonego pojęcia. O, dobra, teraz leci. Ej, zaraz, czy oni wyszli się teraz, będą bić między sobą? Tutaj, o, coś Sansona chciał zrobić i oszukać delikatnie. No cóż, widzowie, to nie wyszło jak w planach. Oni mieli wszyscy walczyć co do ostatniej osoby. Zaraz, dlaczego ten piasek stąd nie znika? Halo? Mam tyle pytań, a tak mało odpowiedzi, nie? To jest niewiarygodne. Zostały 3 osoby! Ej, co jest? Przecież ja tutaj od dawna nie ma lawy! A oni się biją między sobą! Tak! Tak! Okej, czyli tutaj są 3 osoby. Tu jest jedna osoba. Zaraz, czy ten chłop wygra to w ogóle? O nie, tak być nie może. O nie, czy on już biegnie po niego? On biegnie po niego. Ej, ja nie wiedziałem, że tak będzie w nowy finał. I o! Mcendika do 06? Co? Co to za nick? Okado Avocado? Jakiś taki youtuber? Yo, jak to jest w ogóle ciemno bez Vanisha. Ale masakra. Dobra, widzowie, stawcie łapkę w górę i pamiętajcie, filmy codziennie. Do jutra, yo.